Jeszcze zgłosił się redaktor Budrowicz, a potem pan profesor. Trzy zdania i pytanie. Czy pierwsze zdanie jest takie do pana profesora Fryszkiego? Mi się wydaje, że list 34 trzeba było wyględzić, bo pan profesor powiedział, że właściwie był to pierwszy przełom, pierwsze wystąpienie. Ja wiem, że to są nieporównywalne historie, w konsekwencjach również innych. Natomiast takie zdanie, które pan profesora padło, że w zasadzie to było w ogóle pierwsze wystąpienie w tym czasie. Ja kompletnie rozumiem wszystkie różnice, co to był list 34, a co to jest list Kuronia i Modzelewskiego, no, ale coś było, choć oczywiście to było raczej, nazwijmy to. Druga sprawa to jest jedno zdanie, pan profesor powiedział o Gilasie. To tylko jedno naprawdę, bo wydaje mi się, że to wystąpienie Gilasa z dzisiejszego punktu widzenia może być zapomniane i niedocenione, bo zawsze istniała taka wizja. Stalinizm niedobry, no więc maoizm dobry. Stalinizm niedobry, więc trockizm dobry. Dlatego była wielka partyzantka trockistowska na Sri Lance swego czasu. Natomiast Gilas był towarzyszem Tito, który na własne życzenie skazał się na śmierć cywilną w Jugosławii, w której upatrywano nie tylko na Węgrzech w 1956 roku, ten dobry samorządowy socjalizm. I to, że, tak mi się wydaje, list Kuronia i Modzelewskiego poszedł dalej, to wynikało z tego, że Gilas pokazał, że nawet w tej quasi idealnej Jugosławii, tego dobrego samorządowego socjalizmu, niedobrze się dzieje. I on miał mimo tego, że to nie był kumpel Stalina, tylko kumpel Tito. Tito, wiadomo, odstąpił, postawił się, czyli miał tę legitymację, to miało wtedy chyba piorunujące znaczenie. Trzecie zdanie to jest na temat nośności dzisiejszej. Chociaż list był zdecydowanie przeciwko ówczesnemu ustrojowi PRL-owskiemu, nazwijmy to późnego komunizmu, ja mam absolutne przekonanie, że taka wizja, że pewna grupa społeczna, zresztą uzbrojona, bo Karolu chcieliście dać jako gwarancję tej demokracji robotnikom karabiny, tam jak pamiętam też napisane, no to w Giabas by było czytane w tej chwili chętnie, że jest klasowa demokracja, pluralistyczna, ale że to pewna klasa jest predestynowana w dalszym ciągu. I jako kwestionowanie, które moim zdaniem zawsze tylko do nieszczęścia prowadzi, ale to jest moje zdanie, zakwestionowanie tą drogą demokracji parlamentarnej w tej chwili naprawdę, mogę się założyć o PESO, że w Kiawas byłoby to chętnie po hiszpańsku w tej chwili czytane, gdyby zamienić robotników na chłopów. I pytanie wreszcie, Karol, legenda mówi, że to ty byłeś tym umiarkowanym, a Jacek tym radykalnym. Jeżeli to nie jest legenda, to czy mógłbyś powiedzieć, to też jest legenda, dlaczego ty dostałeś 3,5, a Jacek 3? Na ten temat jest wiele wersji. Ja znam tę legendę, chodzi o to, jakie są fakty. Ja mogę od razu odpowiedzieć, że dostałem więcej za bezdurno, no ale... No ale legenda mówi coś więcej, chyba że... Mam odpowiedzieć od razu, no za Pietrasińskiego i za pierwszy sąd. Pietrasiński to był prokurator, myśmy mieli takie szczęścia, może raczej nieszczęście, że naszym prokuratorem na obu procesach był Leszek Pietrasiński, ten sam, który oskarżał morderców księdza Popiełuszki i starsi pamiętają, że mu się pomyliło, kto jest oskarżonym w tym procesie i mowę oskarżycielską wygłosił przeciwko nieboszczykowi zamordowanemu przez tych oficerów kwestii. Ten Leszek Pietrasiński rzeczywiście, on za drugim razem też mnie chciał uprzywilejować większym wyrokiem, bo chciał dla mnie 8, a dla Kuronia 7, ale wtedy mieliśmy po swojej stronie sąd, który był sprawiedliwy i dał nam po 3,5 każdego. Natomiast w pierwszym procesie, ja prawdę mówiąc nie wiem dlaczego, nie sądzę, żeby tu odgrywały rolę jakiekolwiek względy dowodowe. Wprawdzie im wpadł w rękę w pewnym momencie, ale to już było po procesie naszym chyba. Wpadł im w rękę rękopis, który był pisany moją ręką, dlatego że ostateczny kształt redakcyjny temu nadałem ja. Poza tym ja mam taki typ pamięci, którą podobno mają debile, to znaczy pamięci to fotograficzne. Ja potrafię teksty, które do których się jakoś przywiązałem, recytować dosłownie i to dużymi kawałkami, więc mnie było łatwiej odtwarzać to, cośmy razem spłodzili. A praktycznie to różne rozdziały przez różne osoby były pisane. Na przykład ten rozdział Co robić, który niestety nie znalazł się, a powinien był się znaleźć, on jest dostępny, bo przecież obydwa teksty są i w archiwach sądowych, i w archiwach IPN-owskich. Więc ten rozdział Co robić był w całości pisany przez Jacka. A jeśli gdzieś już była taka, tego wprawdzie
sąd ani prokurator raczej nie wiedział, ale jeśli gdzieś był taki właśnie, no po prostu wezwanie do otwartej, nielegalnej działalności, do konspiry, to właśnie w tym ostatnim rozdziale. Nie pamiętam jeszcze, jakie pytania były do mnie adresowane. Wszystko. A do mnie memoriał nie tylko był w IPN-ie, prawda, w bezpiece. Memoriał, memoriał został przepisany, ten pierwszy memoriał, ten dokument, który miał być do kolportażu, łącznie właśnie z programem Czerwie, został przepisany i został wręczony członkom biura politycznego partii. I jest w takim archiwum PRL-u, tam najporządniej, bo przepisany elegancko, jest takie archiwum PRL-u, który przecież Sołtysiak, taki historyk, budował. I tam jest egzemplarz numerowany rzeczywiście taki właśnie, co tam dostali tych 10 najważniejszych ludzi w państwie, żeby sobie poczytali. Jak rozumiem, była jakaś dyskusja na ten temat w biurze politycznym. Nie ma jej zapisu tego. Więc tak, pytanie było, że tak powiem, oczywiście, no ja nie powiem, że list 34 nie był bardzo ważny, był bardzo ważny, oczywiście, ma pan rację, to był pierwszy masowy protest, tylko to jest jakby inny ma charakter, bo list 34 był, jak wiadomo, bardzo krótkim listem z krytyką polityki kulturalnej partii, adresowanym do partii i, prawda, oczywiście wywołał ogromny wstrząs, perturbacje, długo by o tym można mówić, to... natomiast list Kuronie Moleskiego miał zupełnie inny charakter. Był po prostu krytyką systemu. Był właśnie rodzajem programu politycznego, prawda? No to i to takiego bardzo radykalnie krytycznego. List 34 nie miał tych celów. Odzila się, ja, że tak powiem, rzeczywiście powiedziałem jedno zdanie, bo odzila się, no to by można w ogóle długo. Oczywiście to jest fundamentalnie ważna praca. To, co pan powiedział, to się dokładnie zgadza. No i to była próba, prawda, teza o nowej klasie. No, tu jest paralela z listem Kuronia Modlewskiego, bo to Dzidas wywodzi, że prawda, w ruchu rewolucyjnym, w partii komunistycznej, ta grupa, która kierowała tą partią, grupa jej przywódców, w państwie komunistycznym uformowała się w osobną klasę rządzącą całym, że tak powiem, społeczeństwem, decydującą o podziale i własności, i podziale, że tak powiem, produktu narodowego. To jest dziwne. I ona jest oczywiście właśnie nową klasą wyzyskiwać. To jest Gilas. Nie podejmuje się przeprowadzić subtelnych różnic, prawda, gdzie jest dokładnie Gilas niepowtórzony, bo oni się nie powoływali na Gilasa, ale gdzie, że tak powiem, zapożyczenia są, prawda, od Gilasa, gdzie jest coś osobnego. Natomiast oczywiście poszli dalej, bo pokazywali pewien mechanizm, którego Gilas jakby już nie analizował dokładnie, prawda? Mechanizm właśnie polityki gospodarczej, etapów tej polityki i tak dalej, i tak dalej. To jest niewątpliwie, u Gilasa tego nie było.